Sprawdź, zobacz Eldoka na wolno. Masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Gotów do walki jak Lobo i tak jak Koprobo oczyszczam miasto z pustą głową. Dobra, wszystko gotowe. Siemano, słuchajcie. Tylko ustawię jeszcze wszystko elegancko. Dzisiaj będzie krótko. Tak jak zwykle, czyli pewnie jakieś 15 minut. No ale nie, może na pewno będzie krótko, bo dzisiaj szybka rzecz, czyli poradnik, jak stworzyć te wzory pierścieniowe cukrów, nie? Jak je utworzyć, bo często trzeba je rysować, tam tłumaczą ludzie, jak to robić, ale to jest zwykle, te cukry są na sam koniec tłumaczone, bo to jest jeden z ostatnich działów, więc wszyscy i tak już myślą o maturach i o robieniu tych matur i na tych cukrach. Ja to dobrze wiem, bo ja sam no, mało na tym uważałem wtedy, bo robiłem maturki. No ale raz a dobrze to ogarniemy. Więc zrobimy sobie to na przykładzie takim najbardziej podstawowym, glukozy. I potem jeszcze na jakimś jednym, jeszcze nie wiem jakim. Dobra, najpierw glukoza, jak wiecie, to jest C6H12O6. Zaczniemy od tego, że narysujemy sobie glukozę w taki sposób, który nam ułatwi zrozumienie tematu. Jak widzicie, jest 6 węgli, no bo C6, nie? To chyba dobrze widać. No i tak, pierwszy węgiel to jest, nie wiem czy to wiecie, jak nie to teraz się dowiecie. Glukoza jest inaczej nazywaną aldozą. Tu chodzi o to, że na końcu naszej glukozy mamy grupę aldehydową, która wygląda tak. COH, to ją rozpisuję tak lepiej. I to jest aldoza, czyli cukier, który ma grupę aldehydową w odróżnieniu od ketos. Ketozą jest na przykład fruktoza i ona ma, nie ma grupy aldehydowej, ma grupę ketonową. No i teraz to piszemy dalej, to zapiszemy tak, tutaj grupę OH, tu OH, tu OH. Do każdej grupy OH po drugiej stronie piszemy wodór, nie, bo to są węglowodany, więc tutaj i węgiel i woda, czyli do węgla, jakby cząsteczka wody, tak można to sobie skojarzyć, nie, z nazwą. Dlaczego przy trzecim węglu z kolei nic nie zapisałem? No a dlatego, że we wzorze glukozy, dokładnie mówiąc deglukozy, to będziemy zapisywali przy trzecim węglu odwrotnie. I to jest taki trik, żeby zapamiętać właśnie, że tak będzie wyglądała glukoza. Na koniec musimy jeszcze dać, to zapiszemy to już skrótowo, CH2OH, bo tu by się łączyło z wodorem, wodorem i jeszcze jedną grupą OH. I tak mamy przedstawioną glukozę w naszym wzorze strukturalnym. Jest fajnie, fajniusio, po koleżeńsku. Dobra, no i teraz zaczyna się zabawa, bo my musimy z tego wzoru strukturalnego narysować glukozę w takim pierścieniu. Jeszcze go tutaj nie narysuję, bo do tego dopiero dojdziemy, no ale osoby, które trafiły na ten film, to na pewno wyobrażają sobie, o jakim pierścieniu jest mowa. I żeby to zrobić, my musimy zrobić taki myk najpierw. Myki są dwa tak naprawdę. Pierwszy jest taki, że tu mamy w tej grupie aldehydowej tlen i wodór, co nie? No i teraz pierwsza sprawa jest taka, że ten tlen pójdzie sobie do tego wodoru, tworząc grupę OH. I zaraz to sobie wszystko narysujemy na naszym szkielecie węglowym. 3, 4, 5. Jak słyszycie, dzisiaj jest flamaster w użyciu, nie marker, więc aż tak bardzo nie słychać tego. Dobra. Więc ta grupa OH, my ją sobie zarysujemy na czerwono w ten sposób, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo jest jeszcze druga sprawa, która się dzieje na naszych oczach, a mianowicie ten z piątego, tu jest piąty węgiel, bo my te węgle sobie numerujemy, nie? Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z piątego węgla z grupy OH ten wodór pójdzie sobie też do tego węgla, więc narysujemy to sobie w ten sposób. Resztę miary przypisujemy tak jak było, czyli tu grupa OH,
tu H, tu OH. Tutaj zostawiamy ten tlen sam. To widzicie? Tutaj jest sobie ten tlen z wodorem. Wodór sobie poszedł, więc my tlen zostawiamy. Tutaj przepisujemy CH2OH. Po drugiej stronie wszystko tak jak było. To i to. No i teraz patrzcie na to. Jak widzicie, pierwsza sprawa, która nam się tu nie klei, to to, że jest sobie tu ten węgiel sam, nie węgiel, tylko tlen jest sam, a jak miałem nadzieję, że wiecie, tlen w takich związkach, to on by chciał mieć dwie łapki, więc tutaj ta jedna łapka jest luzem. Popatrzcie jeszcze na ten pierwszy węgiel, on jak widzicie ma trzy łapki, a wiemy, że chemia organiczna to jest inaczej chemia w czterowartościowego węgla. Generalnie chodzi o to, że węgiel musi mieć łapki cztery. Więc tutaj też brakuje łapki. No i świetnie się składa, bo my teraz ten węgiel z tym tlenem połączymy. Dzięki czemu stworzymy nasz... no, podstawę do tego, żeby stworzyć dalej z tego pierścień. No ale jak ten pierścień powstanie teraz? No to patrzcie tu. Najpierw zapiszę sobie mój tlen, bo jak widzicie w pierścieniu mamy tak 1, 2, 3, 4, 5 węgli, ten szósty to on dopiero potem, no zobaczycie co się będzie z nim działo, i ten węgiel też stanowi u nas część pierścienia, więc pierścień będzie sześcioczłonowy, a my zaczniemy sobie od tego, że narysujemy tutaj ten tlen tak o, dobra. Jak widzicie, na fioletowo zaznaczyliśmy sobie, że ten tlen łączy się z tym naszym węglem, więc u nas ta fioletowa kreska będzie tylko taka do węgla. I teraz ten węgiel pierwszy, zapiszę sobie tutaj, że on jest pierwszy. O, jest. Miał być najładniejszy z węgli, no. A dlaczego on jest taki ważny? Ten węgiel nazywa się inaczej węglem anomerycznym. Jak widzicie, do niego przyczepia się grupa OH i wodór. I teraz, w zależności od tego, jak my narysujemy grupę OH i wodór, to tak przyjmuje się, że jest anomer alfa albo beta. Ja teraz zapiszę to w ten sposób, że tu jest ten nasz wodór, który w sumie zaznaczaliśmy sobie na zielono, to niech on będzie na zielono. I grupa OH zaznaczana na czerwono. I w tym momencie, tak narysowane, to my wiemy z chemicznego punktu widzenia, że ta glukoza to jest anomer alfa. Gdyby było odwrotnie, czyli OH by było na górze, a wodór byłby na dole, wtedy byłby to anomer beta. Te anomery przydają się z punktu widzenia nazwy i z punktu widzenia w zasadzie... potem jeszcze tworzenia dwucukrów w sumie. No ale dobra, idziemy dalej do naszego pierścienia. Więc to był pierwszy węgiel. No to z czym się łączył pierwszy węgiel? No z drugim węglem, więc my tutaj zapiszemy sobie to w ten sposób. Tak naprawdę oprócz tlenu, to my tych węgli no nie zapisujemy jako C. Zaraz pokażę Wam też uproszczoną wersję, ale my teraz sobie będziemy zapisywać. Potem kolejny węgiel, C, kolejny węgiel... ile to już jest? 4 i 5. Coś takiego. Na razie tak to wygląda, przekładając to oczywiście na kolory, które w trakcie naszego tłumaczenia wyszły. I teraz kwestia jest jeszcze jedna. Kwestia dotycząca tego, jak my sobie zaznaczymy, po której stronie mają być, bo widzicie, przy tych węglach jest H, OH, OH i H i wszystkie te grupy. I to no, nie jest, jak się pewnie domyślacie, bo już trochę chemię się uczycie, nie jest to totalnie dowolne, gdzie my sobie to zapiszemy. Jest coś takiego, taka zasada, która się nazywa PPP. No i chodzi w niej o to, że prawe pod pierścień, czyli to, co mamy po prawej stronie naszego węgla, idzie pod pierścień. Patrzcie na ten węgiel drugi. Po prawej stronie ma OH. No więc OH idzie tu, a tu idzie wodór. Trzeci węgiel. Po prawej stronie ma H, więc H idzie pod pierścień. Jakby no pod pierścień, bo musimy sobie trochę też to przestrzennie wyobrazić, nie? Że my to tak rysujemy trochę kopnięte, bo to jest taki dysk. Nie, jakaś moneta by się przydała czy coś. No ale... kurde, akurat nie mam. Nie...
no taki dysk, nie? I my tak na niego sobie patrzymy i tu te wodory są poniżej, a ten wodór jest powyżej, nie? Coś tak w miarę może wyobraźnie użyjecie. Więc tu grupa OH nad. Teraz tak, czwarty, no tutaj też OH na dole, bo jest po prawej stronie i wodór na górze. I ten ostatni węgiel, nim się nie przejmujemy aż tak bardzo, zapisujemy go tu, bo on się łączy z tym piątym, że CH2OH. I tak naprawdę pierścień jest gotowy. Jeśli, bo mówiłem jeszcze o tym wzorze uproszczonym, więc wzór uproszczony wyglądałby tak. Jak wiecie, każde załamanie to jest węgiel jeden, nie? Czyli tu jest jeden węgiel, do niego się przyłącza H i OH. Tutaj jest drugi i tu mamy H, OH. Trzeci, OH. A czwarty. No i to ostatni, CH2OH. No. I w zasadzie to tyle. Oh, I don't think so. A nie, w ogóle nie tyle, bo jeszcze przydałoby się to nazwać. Bo mówiliśmy sobie, że te anomery, wszystko i to jest ważne, jeśli chodzi o nazwę. Więc teraz tak, nazwa tego cuda to jest Alfa D Glukopiranoza. O co chodzi? Po kolei trzeba to wszystko sobie rozszyfrować. Alfa, dlatego że anomer jest alfa, to już wiemy. D akurat oznacza to, że to są też co mamy dwa rodzaje L i D. I D się charakteryzuje tym, że ta ostatnia grupa OH jest właśnie po prawej stronie. Gluko, tak naprawdę niby powinna być glukoza, powiemy jak cukier rysujemy, ale tu wkładamy tą końcówkę pirano. Pirano chodzi o to, że taki sześcioczłonowy pierścień to jest inaczej piran. Dlatego to jest glukopiranoza. Zaraz sobie narysujemy fruktozę jeszcze. To dla fruktozy to jest będzie pięcioczłonowy pierścień, to już zaspoileruję. I ten pięcioczłonowy pierścień się nazywa furan, więc to będzie fruktofuranoza. Jako, że szybki przerywnik przed dalszym rysowaniem, to chciałem o jednej rzeczy Wam powiedzieć. Słuchajcie, tutaj na zdjęciu wyświetla Wam się mój profil na takim serwisie By Coffee, gdzie możecie w jakiś sposób, jak macie ochotę, oczywiście, no nie wiem, podziękować czy wesprzeć moją skromną osobę i te głupoty, które tutaj sobie wygaduję do Was. Także link jest w opisie, no oczywiście no, nic na siłę, nie? No to tak jakby ktoś poczuł taką nagły przypływ jakiejś sympatii. To teraz jeszcze obiecałem Wam drugi przykład, to zrobimy sobie fruktozę i najpierw zapiszemy ją sobie w tym naszym wzorze strukturalnym. I tu będzie, ale to zaraz, fruktoza właśnie też ma C6H12O6, ale ona jest ketozą. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi z tym, że ona jest ketozą. Tu chodzi o to, że tak jak była aldoza i miała grupę aldehydową, to ketoza musi mieć grupę ketonową. I jak wiemy, grupa ketonowa to jest taka grupa, która nie może być na końcu związku, tak jak była w grupie aldehydowej, tak? Pierwszy węgiel był w grupie aldehydowej. W ketozie, w sensie w grupa ketonowa, nie może być na końcu, musi być gdzieś w środku i my sobie tą sprawę załatwiamy przy drugim węglu. I to jest właśnie nasza grupa ketonowa. W takim razie tu będzie tak jak no, na przykład było w glukozie na dole, było CH2OH, więc tutaj zrobimy to samo. Fruktoza i glukoza są o tyle podobne, że tutaj znowu przy trzecim węglu mamy pewien myk, że grupa OH jest po lewej stronie, a przy czwartym i piątym już są one po stronie prawej. I tutaj CH2OH.
tutaj będzie trochę inaczej. Tu sprawa jest załatwiona w ten sposób, że znowu, znaczy inaczej, w sumie trochę podobnie. Wodór sobie idzie do naszego tlenu i stworzy grupę OH, a ten tlen zostanie wolny i no, jak się domyślacie, będzie bardzo podobna sytuacja, ale sobie to narysujemy. No więc jak widzicie, tlen nam został bez łapki. Tutaj mamy wodór dołączający się do tlenu, tworzący grupę OH. I więc węgiel znowu nam zostaje bez łapki. Tym razem drugi węgiel to jest. No więc one utworzą nam tutaj ten nasz szkielet pierścienia. W takim razie znowu zaczynamy rysowanie szkieletu pierścienia od węgla. I lecimy do węgla, w sensie od tlenu zaczniemy, przecież narysowałem tlen, i jedziemy do tego węgla, w tym przypadku drugiego, i tu on będzie węglem anomerycznym. Drugi węgiel, nie pierwszy jak przy glukozie. I teraz tutaj też, jako że on jest anomeryczny, widzicie, że łączy się on z CH2OH i z grupą OH, więc ma to znaczenie, jak my to wszystko rozplanujemy. Jeśli na górze damy CH2OH, a na dole damy OH, czyli tak jak było przy glukozie. Jak była grupa OH na dole, to anomer był alfa. Gdyby było odwrotnie, czyli OH byłoby na górze, a CH2OH by było na dole, to wtedy byłby to anomer beta. I jedziemy dalej. Kolejny węgiel, trzeci, bo to jest ten nasz pierwszy, nie? To jest drugi. Teraz trzeci, czwarty i piąty, i się zamyka pierścień. Znowu jest cały czas ta sama zasada, prawy podpierścień, czyli tutaj idzie sobie wodór, tu grupa OH, czwarty węgiel, po prawej stronie jest OH i tutaj mamy elegancki wodór, i tu mamy jeszcze grupę CH2OH i wodór, co załatwimy sobie w ten sposób, że tu na górze zapisujemy CH2OH i ten wodór na dole tym razem w ten sposób. No, a jeśli chodzi o wzór uproszczony, no to po prostu coś takiego. Jak widzicie, to jest pierścień 1, 2, 3, 4, 5-członowy, czyli tak jak sobie powiedzieliśmy, jest to w chemii nazywane furanem. Jak tylko dokończę pisać wzór, to pomyślimy nad nazwą. A więc będzie to znowu alfa, D, bo cały czas mówimy o D-węglowodanach, frukto, furanoza. No i generalnie tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że jakoś Wam to rozjaśni i pomoże, bo to te wszystkie zasady, prawy podpierścień, tworzenie tych pierścieni, to wszystko działa na każdą ketozę i na każdą aldozę, czyli na każdy typ węglowodanu prostego, więc no, mam nadzieję, że to już nie będzie stanowiło dla Was problemu. Nara.